No i zanim przejdziemy do zmiennych, zajmijmy się stałymi. Tutaj jak można je deklarować, jak widzicie stringa podałem, podałem integera, floata 64, ale to zostanie zgadnięte przez kompilator, a jak chcecie, żeby kompilator zgadywał, to podajecie zmienną i możecie od razu wartość i to wszystko jest w porządku. Tak jak tutaj widzicie, to zostało wszystko pozgadywane przez kompilator, te stringi, te dwa, typ string, 1, 2, 3 to jest oczywiście integer, minus 1, 2, 3 to jest float 64, wszystko ok, ale jak ktoś bym podał już jeden integer 64, to jest integer 64 o takiej wartości. Jest jeszcze inny sposób deklaracji constów. Używa się takiego słowa kluczowego iota, które nam robi taki licznik i na przykład ten licznik startuje zawsze od zera, więc tutaj jest 0, ale tu nie muszę podawać kolejnych wartości, bo tu będzie 1, 2, 3, 4 i zresztą jak tutaj widzicie, tak to działa. Ten licznik tam później można dodawać. To jest użyteczne, zwłaszcza jak macie tych zmiennych znacznie więcej i nie chce wam się mozolnie po prostu pisać kolejnych wartości, więc to jest idealne dla takich dużej ilości stałych zmiennych, na przykład numery dni, numery miesięcy, numery dni. To jest bardzo użyteczne. No i tutaj oczywiście ja wam printuję te wszystkie zmienne, znaczy te wszystkie stałe, a jakbyście oczywiście chcieli jakąś stałą nadpisać, to będzie błąd kompilacji, no to jest oczywiste, że stałe nie wolno modyfikować, więc nawet wam się to nie skompiluje. Także no bardzo prosto i myślę, nie powinno być z tym problemów. Jeszcze taka ważna rzecz na sam początek, otóż w Go możemy pod normalnymi typami ukrywać swoje typy, na przykład w tym przypadku jak widzicie myTypeInt to jest integer 64, ale to już się nazywa myTypeInt i takiego typu kompilator będzie wymagał przy jakichś tam sytuacjach. I mamy jeszcze drugą sytuację, aliasy na typy, czyli myTypeAlias w tym przypadku jest myTypeInt i jak widzicie zmienna y to jest typ myTypeInt, to nie jest myTypeAlias, to są dwa te same typy, więc można je porównać, można im przypisywać wartości, czyli na przykład zmienna myTypeAlias, która wskazuje na sam alias, to wciąż jest myTypeInt, jak tutaj widzicie. Czyli na przykład jak ja sobie zadeklaruję zmienną a, która jest integerem 64 i przypiszę jej wartość x, która jest myTypeInt, to już się to nie będzie zgadzać. Dlaczego to już się nie będzie zgadzać? Otóż popatrzcie sobie, że nie można użyć myTypeInt, czyli tego, co ja tutaj podstawiłem, a pod spodem jest integer 64, jako integer 64. Tu po prostu kompilator to rozróżnia, więc jeżeli tutaj zadeklarowaliście coś, co już nie będzie tym, to później nie możecie już używać tego tam pod spodem, tylko musicie używać tego. Zresztą tak jak tutaj widzicie w tym całym printowaniu. No i mamy też typy prawda, fałsz, jak widzicie, tu jest short variable declaration tych dwóch typów, bo tylko są dwie wartości, to nie jest żaden string, nawet edytor to inaczej oznacza, tu mamy true, true jest false i jak widzicie, ma to odzwierciedlenie w tym printowaniu, że short true jest true i typy bool i tak dalej. Możecie oczywiście deklarować w ten sposób, że podajecie typ danych, w tym przypadku jest bool, oczywiście zero value, dlatego to jest false, więc jeżeli chcecie true, no to musicie to jak chcecie powiedzieć, że wówczas chcecie true. No i do czego my używamy typów typu booleans? Oczywiście używamy do instrukcji warunkowych, jeżeli coś jest prawdą, to wykonaj to, jeżeli nie, to wykonaj tamto, ale instrukcje warunkowe to nie na innym filmie. No i szybko już tak przejdziemy po tych typach numerycznych, bo jest ich trochę, ale wszystkich nie będę wymieniał. No i mamy integery z cyframi, to wówczas podajemy ilość bitów na wartość, na przykład 8 bitów, 16, 32, 64 to najwyższa wartość. Tutaj są jeszcze wartości typu int, to wtedy chodzi o inta tylko, że takiego, który nie może być liczbą ujemną, czyli większego od zera. No i generalnie no, są wszystkie odpowiedniki, nie tylko wszystkie, bo nie wiem, czy wszystkie tutaj wymieniłem. To na stronie dokumentacji gościa znajdziecie, ale tu też są tych odpowiedniki. Ja na przykład ten program mogę teraz uruchomić, bo tutaj jak widzicie wam printuje domyślnie zero value dla wszystkich. To są zawsze oczywiście zera. No tutaj podałem przykład, że jest zmienna 32, to jak przypiszę jej inną wartość po deklaracji, to ona po modyfikacji już ma tą wartość minus 100 na przykład. Tutaj takie przykłady, że na przykład jeżeli mamy 8-bitowe, to 127 to jest najwyższa wartość, nie możemy użyć 128, bo to już nawet będzie błąd kompilacji, czyli wam się skompiluje, ponieważ 128 to jest więcej niż może przechować int 8. Także do takiej liczby no, musielibyście użyć na przykład 16-bitowego inta, no i na przykład istnieje int, no nie może, 0 to jest najmniejsza wartość, nie może być ujemny. W tym przypadku to też jest oczywiście błąd kompilacji, także no warto o tym pamiętać zawsze. No i cóż to by byłby za język, bez liczb zmiennoprzecinkowych, no to można je zadeklarować w taki sposób z kropką. Zaraz zobaczymy, co to będzie za wartość i co to będzie za typ. Tutaj z kolei deklaruję już pustego floata 64 z domyślną wartością. Też pokażę, co mu się równi. Później przypiszę mu taką ciekawą wartość, zobaczycie, co się tu stanie. No i spróbujemy później dodać. Także myślę, że możemy tego już spróbować. I jak widzicie,
precision value, gdy tak przypiszemy short variable declaration, kompilator ustawia to jako typ przejdzie flow 64. Tutaj nie będzie zaskoczenia, że flow 64 z domyślną wartością 0. Tutaj przypisałem takie cudo, ale wartość tego, jak widzicie, jest 1.5. To jest standardowy problem ze liczbami zmiennoprzecznikowymi w wielu językach, więc musicie uważać, jaką precyzję chcecie, bo nie zawsze to będzie taka, jaką widzicie. Więc to też jest flow 64, tylko jak widzicie, kompilator tutaj zaokrąglił. No i oczywiście to można dodać jak najbardziej i mamy wartość taką, jaką się spodziewamy. Oczywiście, gdybyśmy tu użyli flow 32, to już będzie błąd kompilacji, no bo precision 2 to jest flow 64 i to nam kompilator po prostu nie pozwoli uruchomić. W Go można jeszcze spotkać taką zmianą jak rune, to są runy, to nie są runy z Diablo 2. To tak naprawdę, jak widzicie tutaj z wykonania kodu, są aliasy do integerów 32, ale to nie używa się jako integerów 32, chociaż jak widzicie tutaj można dodawać i kombinować, cudować, ponieważ runy mają specjalne zastosowanie w stringach. Otóż numer reprezentowany przez runy określa code point Unicode'u w stringu, ale ja o tym będę mówił w stringach. Na tę chwilę tylko musicie wiedzieć, że taką deklarację możecie spotkać w kodzie, żebyście nie byli zaskoczeni, ale de facto to ma największe znaczenie w stringach. Nie używamy tego jako zamiennik integerów, czy też integerów 32, których są aliasami.